bardzo otwarte. Bardziej się martwię tam, gdzie właśnie na tym środkowym polu. Tyle, że tam nie ma tych trawa, to wydaje mi się, że te trawy najwyżej robią największy problem tutaj z tym zapychaniem się. No ale całkiem fajnie to idzie. Już z jednej strony praktycznie mam przejechane to co orałem, jeszcze tam taki chyba metrowy pasek został, no ale już tam nie nagrywam jak po tym oranym jeżdżę, bo kurczę, no jedną ręką właśnie na takich górach to ciężko utrzymać kierownicę. No dobra, to ja sobie cisnę i później jeszcze nagrywam. Kawałek był, to fajnie to wygląda, kurczę. Ale zaraz się zacznie dziadowsku. Bo to są takie góry, doły, że masakry. Ale jakoś to idzie. Przy każdym przejeździe się aż 60, aż pół się zapychał tutaj. Tak tego jest dużo. Tak myślę, że takie miejsca jak tu to chyba za dwa razy przejadę, bo kurczę, żeby to dobrze było porozbijane dziadowsku. No tutaj już kurczę 60 dałem chwilę odpoczynku, żeby też kurczę nie męczyć, tak? Moja przerwa na kawkę.
No i tutaj tak to wygląda, że tak mniej więcej około metra od rowu z tej jest, podobnie z tej zostawione, no i w tamtą stronę tak samo się będę posuwał, żeby mniej więcej tyle zostawić, a tutaj ten kawałek, bo nie chcę cisnąć do samego końca, tutaj tak około 10 metrów zostało do rowów, znaczy do tego złączenia rowu jednego z drugim. Kurczę, no tych chaszczy to jedynie wezmę glebogryzarką, tu się cofam, ale to nie dzisiaj. Cofnę tutaj i to tylko, żeby to pomielić te chwasty i tak zostanie. Bo tutaj ani wjechać jakąś maszyną tak naprawdę i zawrócić i owo i w ogóle. No tak się tylko to tak no, zmieli, żeby to nie rosło ścierwo i już tak zostawione będzie, a tutaj już resztę będzie się normalnie użytkować. No także w końcu nabiera to sensu jakiegoś te pole i wyglądu przy okazji. No także już całkiem fajnie. No i tutaj kurczę właśnie na tych, bo tutaj taka strasznie lepiąca się ta ziemia jest i też te trawy, także o tak zapycha przez chwilę, no ale brać bierze normalnie, tylko znaczy no pewnie mniej nie, niż kurczę tak jak na tamtych, w tamtych miejscach, ale tak myślę na 10-15 centów i tak jest to wszystko przeruszone, także i tak całkiem nieźle. A jak to sobie poleży trochę, to wezmę, przeschnie też ta ziemia przy okazji, jak już jest tak powyciągana spod tych traw, to wtedy jeszcze raz tutaj przejadę ten kawałek, gdzie tak bardziej mokro jest, glebogryzarką i wtedy już do końca to porozbiję tak całkiem konkretnie. To przy okazji wtedy to do tyłu tu też przejadę. No, ale też jak już się uprawi tą część pola, no to musimy z panem Markiem coś z tym rowem zrobić. Nie wiem, chyba cyklopa się jakiegoś ogarnie i wybierze to cyklopem, żeby się nie męczyć i żeby tu na spokojnie schodziło. Też właśnie pod tamtym drzewem jest tama, myślę przytamować tam przepływ wody, żeby z tego rowu zeszło woda, bo i tak już schodził i to widać tam po tym, no widać to po poziomie wody na polu, bo tam jest jedno takie miejsce, gdzieś takie rozlewisko się zrobiło i tam widać już po prostu, że to jest o sporo mniejsze. No ale kurczę, jeszcze i tak musi sporo zejść. To tak co chwilę delikatnie śnieg przyprusza. No ale no i trochę zimno w sumie. No ale kij, się ciepło ubrałem dosyć, także można robić. No. No ale pan Marek będzie zadowolony chyba, jak zobaczy filmik. Od razu się lepiej to będzie orać, bo tak to kurczę co chwilę zapychanie pługu było przez te kurcze chwasty wszystkie. No i też siadał bardziej. Teraz kurczę nie będzie aż takiego oporu przez te korzenie wszelkie. Także ja sobie cisnę dalej, a jak coś tam bardziej, może jak już całe to przejadę glebogryzarą ten pas, który robię, to może wtedy już nagram coś. No dobra, to do zobaczenia później. W obecnym tak to wygląda. Tutaj też się wbiłem tak do końca praktycznie, żeby to trochę tam przeruszyć, no ale tu jest strasznie gęsto. No i teraz jeszcze dzisiaj chcę tam tą resztę położyć, znaczy kurczę, przejechać, żeby to wszystko było zruszone i było tyle. W następnej kolejności ta prawa strona cała. No ale to już i tak większość tego pola, tak mi się wydaje. Nie no, większość. No. Ale dosyć fajnie idzie robota. To właśnie jak to poprzesknie, to potem jeszcze raz się to poprawi z tej strony glebogryzarą i tyle będzie miód. No. Tak jest.
myśleć o siewach tutaj, bo tak to kurczę wcześniej to lipa była i mało. No ale i orać się będzie dobrze teraz. Nie wiem jak tutaj w tym miejscu, bo tu jest tak dosyć grząsko. Nie wiem jak tu będzie wyglądać z orkiem, no ale mam nadzieję, że dobrze. Że pójdzie to w miarę. Potem na sam koniec też nad samiutkim rowem przejazd zrobię. Żeby jak najwięcej tego chwastu było zlikwidowane nad rowem i będzie git. No i też właśnie ten rów. Tylko jak będzie się czyścić rów, to na tamtą stronę będziemy wyrzucać to wszystko z rowu. Na tamte pole, żeby kurczę to... Bo tam jest niżej też, tak po całości te pole. I żeby to jak najbardziej się podniósł teren. Bo to w sumie też dobra ziemia dosyć będzie z tego rowu. Jedynie co to chwast właśnie. No ale... Ogarnie się. Dobra. Ja sobie działam dalej. I potem jeszcze nagram. Patrzcie co mi się nawinęło kurczę na glebogryzarę. Jakaś kurde, taka konkretna lina stalowa się pozawijało. Aż kurde nie mogę jej odwinąć, no ale jakoś muszę ją tu ze ściany stąd. No. Się franca owinęło. Dobra, to ja kurczę ściągam to już do stoła, potem jeszcze nagram. Glebogryzarką. No, bo kurczę, tam nie wszystko zmieliło tak dokładnie, no ale znaczy no zmieliło, ale przez to, że tak mokra ziemia była, to nie wyschły, to kurczę, no to nie dało się tak pomielić tego od razu ładnie. No ale to przesknie teraz jakiś czas i wtedy dopiero się to ogarnie do końca i będzie git. Dobra, to cześć, do zobaczenia później. Takie mamy efekty dzisiejszych prac. Tam pod sam las zrobiony, znaczy pod sam ród zrobiony. Na pewno.
zrobić taki przejazd nad samym rowem tam praktycznie, żeby to wszystko rozpieprzyć. Niech sobie to stoi i czeka na bronowanie. No potem w niektórych miejscach jeszcze raz lewoty zarabujcie, żeby to do końca porozbijać. Właśnie tam porany było. No, także jak ktoś by nie chciał ogarniać u gór, taki co stoi 20 lat jak ten, to ten tyle stał, no to bez glebogryzarki to może być ciężko. Tu to tylko ona uratowała, bo tak też nic z tego raczej nie było. No, ale tak jest fajne. Początku do końca nie się. Powiem też, że są efekty pracy, a nie jeździ tu na darmo i paliwo. Dobra, no na razie na dziś. Do następnego, cześć. Także tak to wygląda. Jeszcze kurczę, chciałem ostatni przejazd nad rowem zrobić. A że tu tak trochę pochyło jest. Już wiedziałem, że jest mało wachy, no ale kurczę. Paliwo się przelało na prawą stronę i kurde brakło. No ale kij, zaraz dowiozą za 5 minut paliwa, także nie ma stresu. No, chcę to taki ostatni przejazd zrobić nad tym rowem, żeby to zaczyścić sobie, żeby trochę to lepiej wyglądało. No dobra, to już dzisiaj tym razem tyle i cześć, do następnego razu.